Bardzo się cieszę z tego pomysłu. Można dużo pozwiedzać, dużo zabytków można zwiedzić, zdjęcia porobić, żeby tutaj na tą wystawę wystawić. Jak widać tu na przykład zdjęcia, to jest ze Pszczyny, sala Poroży, tam jest też sala Poroży, także to tu na Śląsku tego nie można tak zobaczyć, ale jak się wyjedzie w tereny, na te różne zamki, na różne te, to dopiero człowiek widzi, jak to kiedyś bywało. Co pana najbardziej zainspirowało do robienia zdjęć? No wszystko. Te okazje akurat, nie, te zamki, te sale. Wernisaż jest nie tylko okazją do przedstawienia prac naszych mieszkańców, jest także spotkaniem wolontariuszy, którzy pomagają nam w kwestii bliźniemu swemu, która corocznie odbywa się na terenie zabrzańskich cmentarzy. Jej celem jest zbiórka pieniędzy na potrzeby prowadzonych przez nas placówek dla osób bezdomnych. W szczególności tutaj chcemy podziękować młodzieży szkolnej, która bardzo licznie co roku angażuje się w te nasze działania. Staramy się w ten sposób uruchamiać w tych młodych ludziach potrzeby pomagania tym najbardziej potrzebującym pomocy osobom. Wystawa, którą dzisiaj oglądamy, to z kolei efekt prac podopiecznych naszego schroniska dla mężczyzn w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Przełamać Barierę. Przedstawiamy wystawę z przeszłością na ty. Ten tytuł taki trochę dwuznaczny. Z jednej strony mówi o samych pracach, które tutaj przedstawiamy, bo są to prace prezentujące głównie historyczne obiekty, zamki, pałace, także naszą zabrzańską sztolnię nowo otwartą od wewnątrz, ale z drugiej strony też praca naszych podopiecznych, to ich zaangażowanie między innymi w kółko fotograficzne, bo jest to jedna z wielu aktywności, które realizujemy w ramach tego projektu, ma trochę charakter takiego rozliczenia się z ich własną, często zagmatwaną, często trudną przeszłością. Pomysł powstał w trakcie pisania oferty projektowej do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ u nas w schronisku dla bezdomnych mężczyzn mamy taki zespół pod tytułem Kółko Fotograficzne, więc w ramach tego projektu organizowane były wyjazdy plenerowe i w trakcie tych wyjazdów nasi panowie realizowali właśnie te zdjęcia, które zostały tutaj później powiększone i stanowią tą wystawę. No i jak widać są bardzo piękne. Cel jest podniesienie godności osoby ludzkiej, wzbudzanie wiary w siebie i że pokazują, że jakby nie są osobami z marginesu. To są pełnowartościowi nasi bracia, którzy w jakimś momencie mają określone problemy, ale doskonale sobie z tym później radzą i potrafią z tego wychodzić, a taka właśnie działalność pokazuje, jak są wrażliwi.